Budynek po Straży Granicznej przy Zamkowej 1 w Cieszynie przechodzi do historii. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się w maju. Jak podkreśla burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Została nam troszkę jeszcze do rozebrania, potem nastąpi wywóz tych wszystkich materiałów. One są już na bieżąco segregowane, także drewno jest w osobnym miejscu, gruz sam jest w osobnym miejscu, także będziemy się starali to jak najszybciej usunąć stąd, no i pewnie rozpocząć prace, które pozwolą nam na wkrótce cieszenie się nową przestrzenią. No właśnie, to kiedy te prace konkretnie rozbiórkowe się zakończą i kiedy przystąpicie do tego kolejnego etapu? Co będzie się działo w najbliższym czasie? O ile sobie dobrze przypominam, to za 2 tygodnie mają się zakończyć prace rozbiórkowe, no i potem już budowa, podbudowa, budowa, przebudowa i tak dalej. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale tak skrótowo jeszcze raz, jak tu jesteśmy, to korzystając z tego, jak to będzie wyglądało, co nas tu czeka, jak ten krajobraz się tutaj zmieni? To będzie transgraniczne centrum informacji turystycznej, skupionej wokół szlaku cieszyńskiego tramwaju, czyli tej najnowszej atrakcji turystycznej miasta. No i powstanie tutaj budynek złożony z 2 części, będzie tutaj taka sala kinowa na 60 osób, w której będzie można też obejrzeć historię cieszyńskiego tramwaju, ale w ogóle wszystkie historie związane z Cieszynem. Będzie to pierwsze transgraniczne centrum informacji turystycznej zatrudniające i Czechów, i Polaków, także myślę, że to jest takie nowum. Będzie oczywiście to część naszego zamku Cieszyn, który to zamek ma w swoim zakresie działania również turystykę. No i myślę, że oprócz tego centrum informacji turystycznej na zamku będzie tutaj też to nowe centrum. Większe oczywiście z toaletami, z miejscami, w których będzie się można zatrzymać. Myślę, że też coś zjeść i wypić, kupić pamiątkę, dowiedzieć się czegoś. No i oczywiście stanie tutaj ten legendarny tramwaj, czy makieta tego tramwaju naturalnej wielkości. Także to są te nasze plany na przyszłość. Będzie to też takie miejsce, które będzie wychodziło w końcu w stronę rzeki, bo na razie to wyjście w stronę rzeki jest takie mocno ograniczone. Natomiast zielony dach z tarasem będzie nam tutaj, myślę, powodował, że będzie to kolejne miejsce, w którym i turyści, i cieszyniacy będą sobie chętnie robili zdjęcia. No właśnie, no bo to taka wizytówka Cieszyna tutaj od razu na dzień dobry. Wróćmy jeszcze do tych prac rozbiórkowych. Czy wszystko szło zgodnie z planem, czy tam na jakieś utrudnienia po drodze napotkaliście? Najważniejsze dla nas było zapewnienie bezpieczeństwa i tego w miarę swobodnego dostępu do tych przestrzeni, czy to open air muzeum, czy przestrzeni przed halą widowiskowo-sportową, gdzie też część mieszkańców dojeżdżających do Cieszyna parkuje swoje samochody. Zostały zabezpieczone te miejsca na tyle, żeby prace rozbiórkowe nie zagrażały w jakikolwiek sposób przechodniom. Myślę, że należy przypomnieć, że miejsce jest jak najbardziej przejezdne, do przechodzenia, obym tak powiedziała, bo jest zakaz wjazdu rowerami na ten krótki odcinek. I myślę, że nie mieliśmy sygnałów, żeby rzeczywiście ani mieszkańcy okolicznych miejsc, bloków czy kamienic mieli problemy z tym, że ta rozbiórka trwa. Też było zraszane, ta przestrzeń, żeby kurz się nie unosił. Teraz kolejny etap, zniknie tutaj możliwość parkowania. Zresztą ta możliwość parkowania powinna w docelowej organizacji ruchu również być tutaj. Nie będzie takiej możliwości, ponieważ będzie to przestrzeń dla pieszych i to będzie koniec całej Głębokiej i również dojście do granicy jako strefa zamieszkania, więc miejsca parkingowe zostaną ograniczone.
miejsca parkingowe zostaną ograniczone na czas tej rozbiórki, rozumiem docelowo również, ale po rozbiórce tutaj jeszcze wrócą te miejsca parkingowe, tak? To będzie czasowe, tak, bo w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście służby budujące, czy firma budująca będzie musiała tutaj rozszerzyć tą swoją działalność i będzie też potrzeba choćby zaparkowania tych samochodów, które obsługują budowę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.